21 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość Dnia Wiosny. Specjalnie z tej okazji samorząd uczniowski przygotował konkurencje międzyklasowe, których tematem było wiejskie życie. Uczniowie zobowiązani byli przebrać się za rolników. Ocena przebrań zainaugurowała dzisiejsze zmagania. W tej konkurencji z finałowej trójki wygrała klasa pierwsza C. Brawo! Podczas kolejnej konkurencji przebrani uczniowie szukali czekoladowych jajeczek, schowanych na terenie boiska szkolnego. Na 30 sztuk klasa 2D znalazła 12, zapewniając sobie zwycięstwo w tej konkurencji. Kolejna rywalizacja wymagała wykazania się nie lada precyzją, gdyż polegała na obraniu jak najdłuższej obierki z jabłka. Również w tej konkurencji klasa 2D okazała się najlepsza. Nadszedł czas na zmagania sprawnościowe, tak zwane taczki. Nie obyło się bez sportowych emocji, wielkich zwycięzców i spektakularnych upadków. Dojenie krowy to podstawowa umiejętność każdego szanującego się gospodarza, która nie była obca naszym uczniom. To właśnie na dojeniu sztucznej krowy polegała przedostatnia konkurencja. Tymczasem finałowe zmaganie wymagało od przedstawicieli klas dość nietuzinkowej umiejętności. Uczniowie musieli jak najdokładniej odwzorować dźwięk wydawany przez wylosowane zwierzę. Rywalizacja była naprawdę zacięta, jednak werdykt jury był jednogłośny. W tej konkurencji zwyciężyła klasa 3A. Po podliczeniu punktów z poszczególnych zmagań wyłoniono zwycięską klasę. Pierwsze miejsce w Dniu Wiosny w Liceum Ogólnokształcącym imienia Janka z Czarnkowa w Czarnkowie zajęła klasa 2C! Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy wielu pogodnych dni nowo rozpoczętej wiosny.